Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Jest to czwarty filmik z serii pielęgniarskich modeli teoretycznych i w dzisiejszym filmiku omówimy sobie model pielęgnowania według Roy. Roy urodziła się w 1939 roku, a jej taki pociąg do pielęgniarstwa wziął się również z tego, że jej matka była pielęgniarką. W 1963 roku uzyskała tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a następnie w 1966 roku, 3 lata później, uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa pediatrycznego. Ale oczywiście jej kariera naukowa trwała dalej, Roy cały czas się rozwijała, dzięki czemu w 1975 roku uzyskała tytuł magistra z socjologii, a następnie w 1977 roku uzyskała już tytuł doktora socjologii. Jak widać, jest to osoba bardzo dobrze wykształcona, która rozwijała się całe swoje życie i stworzyła również pielęgniarski model teoretyczny, czyli dokładnie model adaptacyjny według Roy. I z takich ciekawostek ten model adaptacyjny powstał jako część jej pracy magisterskiej, ale światło dzienne jako już konkretny model ujrzał w 1970 roku. Osoba w modelu Roy jest brana pod uwagę całościowo, holistycznie. Zwracamy uwagę nie tylko na nią, ale również na... W tym modelu zwracamy również uwagę na grupę, w jakiej znajduje się dana osoba, dany pacjent, jej rodzinę, otoczenie, społeczeństwo, w jakim się znajduje, po to, żeby zdobyć jak najwięcej informacji. Czym jest model adaptacyjny? Model adaptacyjny zakłada, że osoba jest w ciągłej interakcji ze środowiskiem i każda zmiana w środowisku wpływa jakby na jego zachowanie, na jego stan zdrowia i bodźce odbierane od środowiska wpływają na uruchomienie mechanizmów obronnych u danej osoby, u danego pacjenta. Czyli na przykład jeśli wraz z wiatrem przenosi się również piasek i wpada w nasze oczy, to takim mechanizmem obronnym będzie zasłonięcie tych oczu, żeby po prostu obronić się przed drobinkami tego piasku. Albo na przykład jeśli jesteśmy narażeni na działanie wirusa, to wtedy nasze ciało zacznie wytwarzać przeciwciała jako mechanizm obronny. I według Roy wyróżniamy dwa typy mechanizmów obronnych: regulacyjny oraz poznawczy. I system regulacyjny będzie funkcjonował w oparciu o procesy fizjologiczne i będzie kontrolowany na przykład przez układ endokrynny, a w systemie poznawczym, wyuczonym, będą już brały udział wyższe czynności nerwowe, opierające się na przykład na pamięci, emocjach. I bardzo ważnym terminem w modelu pielęgniarskim według Roy jest adaptacja. I adaptacja może być zarówno procesem, jak i stanem. Proces adaptacji to ciągłe podejmowanie działań po to, żeby utrzymać ten stan równowagi. Czyli działa jakiś bodziec, my wykonujemy mechanizm obronny po to, żeby zaadaptować się do danej sytuacji. A stan adaptacji to bycie zaadaptowanym, utrzymanie takiej równowagi organizmu. A adaptacja powinna przebiegać w czterech zakresach: fizjologicznym, koncepcji siebie, pełnionych ról społecznych oraz współzależności. Zakres adaptacji fizjologiczny będzie obejmował prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, wszelkich organów i układów, czyli zaopatrzenie w tlen, odżywianie, wydalanie. Jest to taka czysta adaptacja fizjologiczna, zależna od działania naszych układów oraz narządów. Koncepcja siebie to poznanie tego własnego ja, czyli wyobrażenie na temat własnego ciała, znanie swoich celów, posiadanie swoich wartości, wierzeń, przekonań, potrzeba samorozwoju. Człowiek zaadaptowany w tej sferze powinien mieć wysoki poziom samoakceptacji i taką jakby wewnętrzną miłość do samego siebie. Czyli jest to osoba, która pozytywnie postrzega swoje ciało oraz siebie jako osoba. Trzeci zakres adaptacji to pełnienie ról. I tutaj chodzi o to, żeby spełnić tą potrzebę integracji społecznej i zaakceptować pełnione przez siebie role. I wymieniamy role pierwszo, drugo oraz trzeciorzędne. Pierwszorzędne związane będą z naszym wiekiem, płcią, czyli na przykład rola matki, rola ojca, rola córki, rola syna. Drugorzędne będą związane z pełnieniem przez nas ról podstawowych, czyli na przykład rola pielęgniarki, rola lekarza, rola kosmetyczki, rola kucharza, mechanika, to tutaj można wymieniać. A trzeciorzędne to już będą dobrowolnie wybrane role, czyli role związane na przykład z naszymi zainteresowaniami, czyli rola malarza, biegacza, rola trójboisty, wszystko co wiąże się z naszymi zainteresowaniami. Osoba zintegrowana w zakresie wszelkich
ról społecznych, jest zadowolona z siebie i z tego, co robi, a wszelkie czynności sprawiają jej przyjemność. Czwarty zakres adaptacji to zakres współzależności i tutaj chodzi o budowanie relacji z innymi. I osoba zaadaptowana w tym zakresie będzie potrafiła tworzyć trwałe, wartościowe relacje z innymi oraz będzie odczuwała takie pozytywne emocje jak miłość, szczęście, co według ROI jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Czym jest zdrowie według ROI? Według ROI jest to stan i proces stawania się osobą zaadaptowaną do środowiska, a takie pełne zdrowie to pełna integracja w tych czterech zakresach, które wcześniej wymieniłam. A rolą pielęgniarki jest pomoc w osiągnięciu lub w utrzymaniu zdrowia, czyli pomoc, ułatwienie pacjentowi adaptacji do środowiska, danie mu potrzebnych do tego narzędzi, czyli na przykład wiedza. Pielęgniarka przykładowo może z pacjentem wypracować efektywne zachowania w odniesieniu do jakichś bodźców środowiska, bądź pomóc mu wyeliminować dane bodźce ze środowiska, jeśli wpływają one na niego negatywnie. A cała współpraca pielęgniarki z pacjentem będzie miała w całości 6 kroków. Po pierwsze oceniamy zachowania człowieka, czyli obserwujemy, jak ten pacjent zachowuje się na co dzień, a po drugie określamy bodźce działające na pacjenta, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne, żeby móc określić, co tak naprawdę wywołuje dane zachowanie, dzięki czemu w punkcie trzecim będziemy mogli postawić diagnozę. I diagnoza w modelu adaptacyjnym będzie albo określała reakcję pacjenta na dany bodziec, albo niemożność w adaptacji w którymś z tych czterech zakresów, które wymieniłam już wcześniej. Czyli przykładowo ból w klatce piersiowej spowodowany niedostatecznym utlenowaniem mięśnia sercowego. Czyli reakcją na bodziec będzie ból w klatce piersiowej, a tym bodźcem będzie niedostateczne utlenowanie mięśnia sercowego. Punktem czwartym będzie wyznaczenie celów, czyli określenie pożądanych zachowań pacjenta na dany bodziec zewnętrzny bądź wewnętrzny. Punktem piątym będzie planowanie, czyli wypracowanie z pacjentem sposobu wyradzenia sobie z danymi bodźcami. A punktem szóstym będzie ocena końcowa, czyli porównanie danego stopnia adaptacji z tym zaplanowanym, czyli jak pacjent radzi sobie, jak pacjent reaguje na dany bodziec, a czego tak naprawdę początkowo oczekiwałyśmy. Cały ten model adaptacyjny tak naprawdę można byłoby zamknąć w jednej grafice, czyli bodźce, mechanizmy obronne i reakcja pacjenta, ponieważ cały ten model polega na tym, że obserwujemy i reagujemy, kiedy jest to potrzebne, czyli pomagamy pacjentowi zarówno przy bodźcach, jak i przy reakcjach, ponieważ przy bodźcach możemy starać się je wyeliminować, ponieważ jeśli przykładowo dziecko będzie miało odparzoną pupkę od pampersa, ponieważ wtedy to odparzenie będzie reakcją skóry na kwaśną i dość wilgotną treść solca i wtedy jeśli w czasie usuniemy ten bodziec, czyli tego pampersa, no to nie dojdzie do tego mechanizmu obronnego, czyli odparzenia. Albo na przykład jeśli pacjent zrani się i dojdzie do naruszenia ciągłości skóry, powiedzmy, że pacjent tą ranę jedynie przemyje wodą i nie zrobi z tym nic więcej i dojdzie do zakażenia, no to wtedy można powiedzieć, że ta reakcja, mechanizm obronny pacjenta była, ale była niewystarczająca. I wtedy my możemy wkroczyć i można powiedzieć, że trochę podtuningować ten mechanizm obronny pacjenta, tłumacząc mu, że dobrze, to przemycie rany było dobrym sposobem, z tym, że powinien jeszcze pamiętać o odkażeniu jej, o opatrunku, albo u pacjenta, u którego dopiero co zdiagnozowano cukrzycę. Oczywiście przekazujemy mu różne informacje dotyczące objawów hipoglikemii, hiperglikemii. Przy takim pacjencie my jako medycy możemy pomóc mu wypracować mechanizm obronny, na przykład w hipoglikemii. Oczywiście przekazujemy mu informacje, wiedzę dotyczącą tego, jakie są objawy hipoglikemii, ale również musimy mu przekazać informacje, jakie działania ma wtedy podjąć, jakie mechanizmy obronne, reakcje wykorzystać, bo dla pacjentów pierwszą myślą może być to, żeby spożyć jakikolwiek posiłek, ale my jako medycy powinniśmy to ciut doprecyzować i powiedzieć, że wtedy najlepiej w pierwszej kolejności sięgnąć po węglowodany proste,
wytłumaczyć pacjentowi, gdzie może takowe znaleźć, dzięki czemu ten mechanizm obronny, na przykład przed hipoglikemią, może zadziałać zdecydowanie lepiej niż w sytuacji, kiedy pacjent sięgnąłby, nie wiem, powiedzmy po oliwę. Jeśli chodzi o ten model adaptacyjny, no to jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Oczywiście, jak zawsze, mam dla Was przygotowaną również grafikę, którą znajdziecie na dysku Google. Link oczywiście jest w opisie pod filmikiem. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz Facebooka oraz do subskrypcji tego kanału na YouTube. I do zobaczenia w następnym filmiku.